Podcast NSM. Nowoczesna sprzedaż i marketing. Odcinek 148. Cześć, nazywam się Szymon Negacz i swoją karierę zawodową skupiłem na rozwoju sprzedaży i marketingu. W ostatnich latach założyłem Wise Group. Grupę firm, która przez doradztwo, szkolenia, usługi marketingowe i rekrutacyjne pomaga w rozwoju sprzedaży i marketingu B2B. W naszym portfelu znajduje się Sellwise, AdWise, Hirewise oraz Akademia Sales Angels. A ja na co dzień jestem pasjonatem procesowego podejścia, technologii i zwinnego zarządzania, a swoją wiedzę przekazuję bazując na prawdziwych przykładach. Jeżeli w swoim życiu zawodowym rozwijasz sprzedaż i marketing B2B, ten podcast nie pozwoli ci się nucić. Tytuł odcinka to, jak wybrać system CRM, żeby nie przepłacić. Gościem odcinka jest Filip Kulikowski. Cześć, witajcie, witam Was gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Nowoczesna Sprzedaż i Marketing. Wstęp to nietypowy, dlatego że ci z Was, którzy mają dobre nagłośnienie, usłyszą w tle śpiew ptaków. A wynika to z tego, że właśnie siedzę w Marbei, południowej Hiszpanii i wynająłem dom, w otoczeniu którego jest bardzo dużo ptaków, jest ogromny ogród. I ze względu na to, pomimo pozamykanych okien i drzwi, te ptaki wciąż słychać. Ale przecież nie możemy przerwać nagrywania podcastu NSM. W związku z tym e, musimy sobie poradzić z ptakami w tle. No i uwaga, dzisiejszy odcinek. E... Został nagrany, na szczęście, jeszcze bez ptaków w tle, bo to było około dwa tygodnie temu. Został nagrany z Filipem Kulikowskim, naszym lead konsultantem w temacie nie tylko sprzedaży B2B, ponieważ tym głównie się zajmuje, ale również, a nawet przede wszystkim, wdrożeniami systemów CRM. To Filip odpowiada za większość wdrożeń systemów CRM u naszych klientów. Jest świetnym specjalistą w tym obszarze i po prostu zaprosiłem go na antenę podcastu NSM, aby podzielił się z nami odpowiedzią na pytanie, które trapi. Bardzo wielu, a mianowicie pytanie, co zrobić, żeby wybrać system CRM tak, żeby nie przepłacić. Zupełnie przy okazji, w czasie tej rozmowy pojawiło się wiele wątków dotyczących wdrażania systemów CRM, tego, gdzie są popełnione błędy i jak ich rzeczywiście uniknąć, żeby te wdrożenia były udane. Nie przedłużam, słuchajcie, zachęcam Was do wysłuchania części merytorycznej dzisiejszego odcinka. Cześć Filip. Cześć Szymon. Jakie to uczucie pojawić się na antenie podcastu NSM? No myślę, że bardzo, bardzo ciekawe w ogóle, bardzo fajne. Tym bardziej, że ten podcast, no to tak naprawdę dzięki też jakby za sprawą tego podcastu też trafiłem do Selways. To nie jest bardzo... tak, że ty trafiłeś do Cellways, to my trafiliśmy do ciebie. <laughs> Odpisałeś, o, świetnie słucham podcastu i tak to chyba jakoś było, nie? Iwona do siebie napisała. Tak, tak. To było tak, że Iwona do mnie napisała, żebyśmy porozmawiali o współpracy i, i, i to było najwyżej w ogóle takie mega mega fajne zaskoczenie. Natomiast odpisałem, że jako miłośnik waszego podcastu mogę odpowiedzieć tylko w jeden sposób z przyjemnością. <laughs> no i pięknie. Tak to powinno działać. Ale sobie, Filipie, nie, nie dlatego, żeby rozmawiać o rozpoczęciu naszej współpracy, Ciebie dzisiaj tutaj zaprosiłem, a żeby omówić pewien ważny problem, czy ważny temat dla naszych słuchaczy. Na antenie tego podcastu było trochę o crm ale nigdy jednoznacznie nie poruszyliśmy tematu, jak wybrać system CRM, a żeby nie przepłacać, to już w ogóle nigdy nie omówiliśmy. Więc z uwagi na to, że jesteś naszym pokładowym specjalistą w tym temacie, chyba masz największe doświadczenie z nas wszystkich w kontekście dobierania systemów CRM, wdrażania u klientów, dopasowywania tych systemów do ich sytuacji to, Stawiam dzisiaj przed Tobą bardzo duże, rozległe i trudne pytanie. Jak wybrać system CRm, żeby nie przepłacać film. <laughs> to, to jest w ogóle świetne pytanie i myślę, że już o tym nawet rozmawialiśmy kilka razy, że... Jednoznacznie można odpowiedzieć na to bardzo prosto, to zależy. No shit. Uwielbiamy, uwielbiamy tą, tą odpowiedź zawsze wśród konsultantów, zresztą wiesz, rozmawiamy na ten temat, że bardzo często niestety trzeba w taki sposób odpowiedzieć na pytanie, natomiast cały odcinek poświęcimy na to, żeby rzeczywiście na nie odpowiedzieć. Natomiast ok. Przejdźmy, przejdźmy wtedy, do tego to zależy. No nie? Mhm. Zacznijmy je rozbierać na części pierwszej. Dokładnie tak. Zacząłbym od rozpoznania sytuacji. Natomiast widzę, że bardzo często rozpoznanie sytuacji nie polega wcale na tym, że będziemy teraz oglądać, jakie są CRM na rynku, czy są lepsze UX-owo, czy są tańsze, droższe, czy bardziej zielone, czy bardziej niebieskie, już tak nawet się śmiejąc, tylko rozpoznanie sytuacji od strony procesów. To znaczy, co ja rzeczywiście mam w tej firmie, jeżeli chodzi o sprzedaż? Czy mam proces, czy on jest zdefiniowany, czy on jest poukładany? Druga sprawa to, jak wygląda model pracy w tym dziale handlowym. No i ewidentnie jeszcze kilka aspektów typu. Skąd przychodzą klienci? To jest w ogóle temat rzeka, tak naprawdę, bo zauważyłem, że coraz częściej jest taka sytuacja, że system jest dobierany ok pod proces i super, fajnie, i on funkcjonuje, ale mija rok, dwa. Okazuje się, że ten system jest nierozwojowy, bo nie wzięliśmy pod uwagę tego, na przykład, że w międzyczasie rozwijamy marketing i będziemy hmm. dużo więcej klientów mieć z marketingu, i nagle się okazuje, że po dwóch latach musimy wdrożyć ten system. Ponownie. A dlaczego to jest wtedy ponowne wdrożenie, jeżeli nagle mam klientów z marketingu? No, bo w tym momencie, jeżeli się okaże, że ten system się nie integruje, co też niestety czasem spotykam u moich klientów, że marketing działa sobie na systemie marketing automation i świetnie się radzą. Dział handlowy działa na CRM-ie i bardzo dobrze się radzą, natomiast jest między nimi. Nieporozumienie, dlatego że lidy nie trafiają do systemu CRM, są przesyłane, marketing nie ma informacji zwrotnej, nie ma połączeń między systemami marketingu i sprzedaży, są straty czasu, jest to drogie, jest to po prostu mówiąc, krótko już nawet bez sensu, żeby tak to robić. Natomiast okay. o co chodzi z tą drogą, drogą sytuacją tutaj, nie? bo mówimy, że co zrobić, żeby nie przepłacać? Wyobraź sobie, że wydaliśmy pieniądze na wdrożenie systemu CRM, który wdrożyliśmy rok czy półtora temu. I dzisiaj musimy się zastanowić nad ponowną zmianą tego systemu, tak? bo on się nie będzie łączył z naszymi nowymi systemami. Ale w ogóle to nie jest tak, że już wdrożenie drugiego CRM-u statystycznie skuteczność tego wdrożenia spada, dlatego że handlowcy już są tak przyzwyczajeni do poprzedniego, że ciężko im się przesiąść. Statystycznie zauważyłem jeszcze, że są takie sytuacje na przykład, że tak, albo ciężko im się przesiąść, albo tamten system po jakimś czasie przestaje w firmie funkcjonować, bo zauważyli, że on w zasadzie to nie był połączony z marketing automation, przestał spełniać nasze podstawowe potrzeby. Okay. Tak lidy dostajemy w Excelu. I od niego odeszliśmy po prostu. I de facto od niego odeszliśmy, albo w zasadzie... Wiesz, co kilka dni temu usłyszałem to od jednego klienta, który powiedział: Wiesz, bo w zasadzie to ten system to jest taki rozbudowany notatnik. My tam po prostu prowadzimy notatki, bo rzeczywiście ten proces jest tam nieadekwatny do rzeczywistości. Nie ma połączenia z Marketing Automation, prowadzimy tam notatki. I w tym momencie okazuje się, że ten system jest po prostu bardzo drogim notatnikiem, ale nie tylko, bo on niestety jest też po prostu bałaganem i chaosem. I w ogóle nie spełnia swojej roli w żaden, w żaden sposób. Ale powiedz mi, bo powiedziałeś, żeby rozpoznać sytuację. Nie? Żeby sprawdzić tak. procesy, procesy pozyskiwania i tak dalej. I pytanie. Na 10 przypadków, jak często zdarza Ci się, że za bardzo nie ma co rozpoznawać. To znaczy, nie ma żadnego procesu, i klient nie wie, skąd przychodzą klienci. To jest częsty przypadek? Tak, i to jest to jest bardzo częsty przypadek. Dlatego chciałbym, żeby to też mocno wybrzmiało, że. Przymiarki do systemu CRM zaczynamy od procesu, od modelu pracy, od tego, co chcemy osiągnąć, jakie mamy cele i co będziemy w najbliższym czasie planować, jakie zmiany też w sprzedaży, w jej właśnie modelu, procesie. Tak? O co chodzi? Chodzi o to, że nie możemy, i to, to, uwaga, podkreślmy to, najpierw procesy i model na to CRM, nieodwrotnie. Często się spotykamy z taką sytuacją, że jest odwrotnie. Wdrożmy CRM, CRM, CRM nam załatwi sytuację, CRM nam rozwiąże wiele problemów. CRM wygeneruje nam problemy, jeżeli nie mamy procesów i poukładanej sytuacji. Ja raz nawet słyszałem takie zdanie, Filip, że jak wdrożymy CRM sap to w CRM jest sap jest pewnie najlepszy możliwy proces już tam jest wrzucony, więc będziemy po prostu działali zgodnie z tym, co jest w samym SAP-ie. Ale pytanie w takim razie, czy. Można powiedzieć, że jeżeli zabiorę się za wybór CRM, a bez tego pierwszego kroku to przepłacę? Tak. I tu wejdźmy teraz w sytuację. Po pierwsze, przepłacisz zdecydowanie, dlatego że jeżeli ten krok nie będzie dobrze zrealizowany, to wdrożysz system CRM na podstawie założeń, które są z natury błędne. Mhm. Po prostu postawisz założenie, że ten system powinien być taki, a de facto podejmiesz tą decyzję na podstawie braku procesów, braku dokładnego rozpoznania modelu swojej pracy i możliwości rozwoju, które będą ci potrzebne w tym systemie na najbliższy czas. Więc już cały ten wydatek w tym momencie jest po prostu przepłaceniem. Natomiast i Zostańmy chwilę na tym, jak w takim razie rozpoznać tę sytuację i dobrać do tego narzędzie. No, bardzo proste kilka czynników. Po pierwsze, jakie mamy procesy, jak duży mamy dział, jak wygląda model codziennej pracy? Czy to jest praca w terenie, czy to jest praca stacjonarna? Skąd mamy tych klientów? Czy oni wchodzą automatycznie z marketingu, czy dodajemy ich z ręki? Tak? I w jaki sposób wyglądają te procesy, jeżeli, jeżeli jeszcze chodzi od strony czasowej? Bo trochę inny system, pracy procesowej w danym crm będzie nam potrzebny, jeżeli procesy trwają po rok, półtora, wymagają wielu spotkań, ustaleń i skomplikowanych notatek, a zupełnie inaczej będzie to wyglądało, jeżeli to są procesy wymagające kilku dni bądź dwóch, trzech, czterech tygodni i wymagają jednego, dwóch spotkań i to zazwyczaj jeszcze online. Tak? A jeszcze na przykład ja się spotykam z tym, że crm się, od, się różnią, wybór CRM-u się różni w zależności od wolumenu szans, na których pracuje handlowiec na przykład. Czyli jeżeli Też. mam mało szans, to mam inny cel niż jeżeli mam ich 150. Na przykład, dokładnie tak, więc to jest wiele takich, wiele takich czynników, natomiast bardzo często jeszcze są takie, zauważyłem założenia na zasadzie, że wybierzmy od razu, wiesz, porządny, taki mocny CRM, w którym będziemy, wiesz, on będzie się rozwijał, on będzie miał marketing automation, będzie miał obsługę klienta. Ok, jest to z natury rzeczy dobry pomysł, żeby wybierać CRM, który będzie rósł razem z firmą, żeby, ba, żeby wybierać system, który będzie rósł razem z firmą. Natomiast y, trzeba się dokładnie zastanowić, w którym miejscu my jesteśmy. Bo jeżeli my chcemy wybrać system, który będzie rósł razem z firmą, natomiast wybieramy system, który dziś jest dla nas za duży, to przepłacimy. I ja to bardzo często spotykam słuchaj, w przypadku marketingu. Y, firmy mm -hmm. chcą marketing automation. Tak? Ja miałem takie sytuacje. Tak? Pojawił się u nas klient, mówi: Filip, chcemy marketing automation. Ja mówię: Doskonale. Ale najpierw słuchajcie, zróbmy taki warsztat przedwdrożeniowy i sobie to wszystko, tę sytuację całą rozpoznajmy, zmapujmy to wszystko. I wtedy ja wam powiem, jak i kiedy dokładnie i po co wdrożymy to marketing automation i, i, i co w tym marketing automation będziemy mogli osiągnąć. I nagle się okazuje, że de facto nie jesteśmy gotowi jako organizacja do wdrożenia marketing automation, czyli trafiamy w punkt, przepłacimy. Bo Wtedy ale, dokładnie... mi, ale to nie jest tak, że jeżeli wejdziesz na ten mniejszy system, żeby nie przepłacić, czyli nie weźmiesz tego za dużego, to nie jest tak, że wkrótce później będziesz musiał go zmienić? I tak i nie, bo to zależy. Są systemy na rynku, które pozwalają nam wybrać na przykład opcję tak mniejszą, Aha, opcję, okay. mniej rozbudowaną i będą z nami rosły. I wtedy jesteśmy zabezpieczeni. Natomiast trzeba bardzo dokładnie móc tą sytuację rozpoznać, żeby wiedzieć, czy ta opcja nam dzisiaj wystarczy, czy ta opcja nas nazbyt nie ograniczy, a z drugiej strony, czy ta rozwinięta nie będzie powodowała jednak no, znaczącej zwyżki kosztów. Tak? Bo na przykład ja mam takie zdanie na temat naszych. Organizacji, że nawet jeżeli nasz zespół handlowy, załóżmy hipotetycznie, zwiększy się dziesięciokrotnie, to jakby specyfika naszego procesu sprzedaży, z uwagi na to, że ona jest bardzo silnie określona, nie zmieni się na tyle, żebyśmy musieli zmieniać system CRM. Nie, bo to jest tak. też pytanie, co się zmieni historycznie w Twojej organizacji na przykład? Czy otworzysz nową linię biznesową, czy w ogóle planujesz to zrobić? Ja kiedyś miałem takie wdrożenie CRM-u w organizacji, w której były dwie linie biznesowe. Jedna pracowała na procesach dwutrzydniowych, mail z ofertą, bardzo dużo zapytań, a druga linia biznesowa pracowała na procesach, które trwały, które trwały latami. Bo jedna linia sprzedawała takie urządzenia na produkcję, które etykietują, a druga linia sprzedawała te etykiety. No i wiesz, etykiety to, 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 to zapytanie mailowe, wycena i ciach. A, a sprzedaż tych maszyn to bardzo długi, zbudowany proces. I teraz wydarzyło się coś absolutnie niesamowitego, bo za do, dobru systemu CRM był odpowiedzialny człowiek z tej linii e, sprzedaży maszyn, a nie etykiet. Co, jak się domyślasz, pewnie doprowadziło do takiej sytuacji, że ci ludzie z etykiet, jak dostali ten system CRM do używania, to on im był no tak. absolutnie do niczego niepotrzebny, bo po prostu nie przewidzieli tego w procesie. Nie? Dokładnie, no i, i, i teraz są takie sytuacje, gdzie jeszcze chciałbym o czymś powiedzieć, co myślę, że ma bardzo duże znaczenie, i ja bardzo często się z tym przypadkiem spotykam. Mamy system CRM, i ok, fajnie, natomiast ja wtedy pytam, a jak on dzisiaj funkcjonuje, a jak on działa, a jak on był wdrożony, i nagle się niestety okazuje, że coś, co z natury rzeczy miało być tanie, jest bardzo drogie. Okay. A dlaczego? Dlatego, że system niewdrożony w mojej ocenie w perspektywie czasu jest systemem drogim. Dlatego, to że ja w wielu ci powiem więcej. wdrożenie jest kluczowe. Nie? Wdrożenie, nie sam ja ci system, tylko jego wdrożenie. Ja naprawdę uważam, nie mam na to danych niestety, kiedyś postaram się je zdobyć, że pieniądze wydawane na systemy CRM to są jedne z najbardziej bezsensownie wydawanych pieniędzy na całym świecie, w biznesie, jaki da się wydawać, nie? Bo, bo właśnie tak. ludzie tak to robią, nie? że y, panie Filipie, musimy uporządkować sprzedaż, więc wdrażamy system CRM. Y, jaki system CRM jest najlepszy? No wie pan co, korzystamy z Microsoftu, więc to musi być, y, musi być taj, da, Dynamics musimy odpalić. Mówi, dobrze, to zdobądźmy wycenę na Dynamics. Ci wdrożeniowcy z Dynamicsa przychodzą i pytają, ilu macie userów? jakby dzwonią, piszą tak, automatyzację tej potrzebują, fajnie no to ten, no to wdrażamy milion dwieście, nie wdrożenie poszło, dyrektor przychodzi do ludzi i mówi słuchajcie, a teraz tutaj wszystko wpisujcie a potem za trzy lata przychodzi Selwise i mówi, że w ogóle system CRM jest niewdrożony, na co właściwie mówi, no to byśmy na to wydali 3 miliony złotych przez te trzy lata tak. i nic z tego nie ma tak, i jeszcze wdrożenie poszło, to bardzo, tak fajnie to powiedzieć, wdrożenie poszło. Minęło mniej więcej półtora roku, wdrożenie poszło. Tak, no, dokładnie. Bo tyle ono, tyle ono prawdopodobnie trwało. Natomiast bardzo dużym problemem jest, i tu chciałbym też trochę, myślę, że to zaznaczyć, że wdrożenia techniczne, a szkolenia rzeczywiście. Procesowe, oparte o system, to są dwie różne rzeczy. Bardzo często się zdarza, że też natknąłem się na tą klientów i ja mówię, no dobrze, wdrażaliście ten system i w zasadzie stosunkowo niedawno, ale widzę, że tu trochę to nie funkcjonuje tak, jak tak byście chcieli, no bo widzimy, że proces sobie, system sobie. Mówię, no rzeczywiście, słuchaj, no to ja mówię, no jak to wdrożenie wyglądało? No wiesz, ono było takie. Świetne, naprawdę. Ono było takie, wież, że przyszedł człowiek i mówił: Tu ustawcie to, tu kliknijcie, tu będziecie mieli taką fajną. Ale to jest opcję. dalej wdrożenie techniczne, nie? To jest I to jakby... w tym momencie jest wdrożenie tak. techniczne. I ono jest absolutnie potrzebne, jest świetne. Natomiast po tym wdrożeniu technicznym powinno się odbyć takie wdrożenie rzeczywiście procesowo-szkoleniowe, powinien przyjść ktoś, kto naprawdę zna te procesy, zna tą specyfikę i jest w stanie pokazać, jak ten system tym handlowcom w tej pracy pomoże, ba, jak ten system w tej firmie pomoże realizować te cele. Czyli jak oni mogą tych no opcji tak. użyć, żeby swoje cele realizować i swoją pracę usprawnić. Bo to jest bardzo często duży problem, że on wie, gdzie kliknąć, on wie, co zrobić i świetnie, ale, ale nie wie po do końca co to wie, jaka korzyść z tego płynie. nie? Tak. I, A teraz, i, ale teraz ja będę strażnikiem, problem, słuchaj. Nie? Ja muszę być strażnikiem, Śmiało. Filip. Musimy wrócić do tematu, jak wybrać system CRM w takim <laughs> razie. Jak wybrać CRM? Zaczynamy od rozpoznania tej sytuacji i to jest ewidentnie klucz. Jak już rozpoznaliśmy tą sytuację, to ja uważam, że osobiście wszyscy powinni razem z załogą, która ma pracować nad tym crm em zrobić warsztat. Okay. To znaczy po prostu przejść z nimi przez to, jak oni pracują, jaki jest ten model. My zawsze mamy w procesie warsztat przedwdrożeniowy. Nie ma sytuacji, żeby przy nas klient nie było warsztatu po prostu przedwdrożeniowego, że rzeczywiście jesteśmy w stanie to zmapować i przejść dokładnie przez te procesy i poznać ten model pracy. No bo jak mamy wybrać system, jak ten model pracy nie jest do końca, do końca znany, tak? To jest. To uważam, że, że w tym momencie wybór będzie postawiony na złych kryteriach po prostu, tak? Mm -hmm. Czyli jak Jeżeli... rozumiem, że jakby sensem istnienia warsztatu jest doprecyzowanie kryteriów z całym zespołem, żeby wszyscy wiedzieli, tak. na czym stoimy, jak wygląda nasza praca. I też uwaga, wydaje mi się, że to pełni taką rolę trochę wyeliminowania błędu poznawczego, bo bardzo często okazuje się, że to, co mówi nam menadżer, jak zespół pracuje, <gryw> a to jak on w rzeczywistości pracuje. Tak, to zdarza się, że to są dwie różne rzeczywistości, nie? Bardzo często jest tak, że menadżer trochę rzeczywiście ma inne spojrzenie na to, a tu kluczowe jest, żeby naprawdę wysłuchać tych handlowców i zaangażować ich w ten proces. Jestem z zdania, i wielokrotnie to będę podkreślał jeszcze, że. Jeżeli Twój zespół będzie też architektem tej zmiany, to będzie dużo prościej i dużo bardziej skutecznie. Jeżeli oni też będą uczestniczyć w wyborze tego systemu, jeżeli oni naprawdę będą w stanie powiedzieć, co im jest potrzebne, co oni czują, że w tym procesie by im ułatwiło sprawę, jak można to wybrać, to ja uważam, że zdecydowanie będziesz w stanie naprawdę dużo taniej to zrealizować po prostu. Wybór no tego systemu, tak? Jesteśmy po warsztacie, wiemy jak pracujemy. Co się dzieje dalej? Yy, należy przejść do tego, żeby wybrać system. Jeżeli już mamy ocenioną, określoną sytuację, zrobiliśmy ten warsztat z załogą. Załoga nam określiła, co potrzebują: że potrzebują kalendarz, maila, aplikację mobilną, co naprawdę. Yy, Trzeba to zrobić w formie burzy mózgów, nie? śmiało po prostu, żeby nikt się nie bał powiedzieć, co on uważa, co on by widział. Nie oceniać, broń Boże, nie oceniać, broń Boże, nie mówić, że, że to jest złe, bo my chcemy jak najwięcej od nich usłyszeć. To jest bardzo ważne, co musi wybrzmieć tam na tym warsztacie. Tak? Przechodzimy do tego, żeby wybrać ten system. I teraz, jeżeli mamy to określone, mamy rozpoznaną sytuację. Mamy źródła klientów, mamy proces, wiemy jak handlowcy chcą pracować, wiemy jak oni w tym procesie funkcjonują, jaki mają model, gdzie zapisują zadania, jak pracują na kalendarzu. To zobacz, ile mamy rzeczy ustalonych, jaki mamy potężny e, zastrzyk po prostu wiedzy w tym momencie, mhm. zasób wiedzy do tego, żeby móc wyjść na rynek tak, i. E, Poszukać, wejść w Google i zacząć szukać systemów, które rzeczywiście mogą te rzeczy zawierać. Ja osobiście zawsze doradzam jeszcze, żeby na koniec tego warsztatu zrobić spis tych wszystkich wymagań, o których mówiliśmy. Podsumować. Tak? Wiadomo, że te wymagania będą się wzajemnie niektóre wykluczać, tak? więc sobie to spokojnie podsumować, wyszlifować, żeby wszyscy to też powiedzieli, tak, to jest ten zestaw naszych wymagań, i wtedy z tym zestawem wymagań spokojnie możemy poszukać systemu. Tak? I mhm. następnie szukać rzeczywiście na rynku systemu. No tutaj bardzo często klienci, jak na nas trafiają, to mówią, że nasz ranking tu im ułatwia sprawę, nie? że oni w Google szukają jakichś rankingów i bardzo często trafiają na nasz ranking CRM i mówią, ale fajnie wiesz, tu mi ułatwiliście, my sobie wybraliśmy już system tutaj z waszego rankingu. Nie? Ja to trafiam praktycznie co drugi, co trzeci klient, który miał system albo wdrożył na ostatnim czasie, to mówił. A wiesz, ja tam trafiłem na ten wasz ranking rok temu. A czy wiesz, w ogóle ranking poniekąd trochę postawił nam self bo ranking powstał w marcu, kiedy ja jeszcze 2018 roku, kiedy ja jeszcze na etacie pracowałem, więc to był taki pierwszy marketingowy pomysł, który poszedł bardzo szeroko i rzeczywiście pomagał ludziom, bo no, tak. Tak. Rzeczywiście. W można do tego użyć rankingu, ale też trzeba pamiętać, że ranking pokazuje jedynie wycinek rzeczywistości. To nie są ani wszystkie systemy, nie, nie ani są, też dobra? nie są. No właśnie, powiedz jakby, jaki jest to wycinek rzeczywistości, Filip, na co na rankingu, kiedy na ranking, kiedy ranking ci nie pomoże. O! To jest tak, że ranking pokazuje wycinek 10 systemów, które po prostu wybraliśmy, które stwierdziliśmy, że dla MŚP są rzeczywiście mogą spełniać tę rolę, mogą naprawdę rozwiązywać określone problemy. Natomiast bardzo często jest tak, że klienci poszukują specyficznych narzędzi na dane rozwiązywanie problemów, a tu są podstawowe systemy CRM, tak? Więc to jest bardzo ważne. Tam jest bodajże jeden system, który jest rozwinięty jeszcze o marketing automation i o obsługę klienta, czyli HubSpot, no jeszcze tam Freshworks. Natomiast większość to tak są jest. systemy, które są podstawowymi systemami CRM, czyli do, do, do prowadzenia i zarządzania sprzedażą. Tak? Więc tutaj, wracając jeszcze do tych kroków, to jest wybór systemu. I teraz uwaga. Bardzo często jest tak, że ja się z tym spotykałem wielokrotnie. Chcemy wybrać system, żeby nie przepłacać, natomiast polegamy na tym, że ten system jest nam przedstawiany. Nie wiem, czy się z tym zetknąłeś, nie? <grym> tak, jest, jest idziemy taka śliczna do, prezentacja. Tak. Mhm. Czy do producenta, czy do przedstawiciela danego systemu, i okej, okay, świetnie, to jest bardzo dobra droga. Natomiast ja. Chciałbym, żeby, żeby pójść na taką prezentację i zobaczyć system. Ale nie jest system taki wie pan, ten system jest ładny, tu mamy kontakty, tu mamy firmy. Okej, okay, to na początek jest bardzo fajne, żeby go zobaczyć, czy, czy, czy jest między nami chemia. Tak? Natomiast mhm. ja uważam, że trzeba zrobić coś w formie stworzenia po prostu systemu testowego i przetestowania, chociaż w podstawowym stopniu naszych procesów. Tak, Ale to jeszcze się przed tak... spotkaniem z tym dostawcą, czy już po? Nie, po spotkaniu już zaraz mówię okay. to się nazywa czyli tak Jak już masz proof... Listetyk Tak, proof of concept, tak, czyli taka, taki, taka, takie testowanie koncepcji, czyli w... spotykamy się z dostawcą jednym, drugim, trzecim, to zależy, wybieramy sobie w końcu tych dostawców, których naprawdę oni nam odpowiadają, tak? I wtedy sobie spokojnie. Yy... Umawiamy się na stworzenie takiego testu. Ja uważam, że naprawdę nie wolno wybierać systemu na podstawie PowerPoint'a, prezentacji, omawiania nawet korzyści płynących z tego systemu. Bo bardzo często tutaj zachodzi taka sytuacja, że jest rozpoznanie potrzeb, tak? badanie potrzeb typu, a jaki system potrzebujecie? No, potrzebujemy taki. A ten system to, czy on będzie dla jednego działu handlowego? No, będzie dla jednego. A czy będziecie jeszcze w przyszłości dać marketing automation? No tak, będziemy dodawać marketing automation. No i na tym najczęściej zamyka się rozpoznanie potrzeb, tak. I wtedy wchodzi sytuacja, w której jest, no dobrze, no to nasz system spełni te wymagania. Będzie tu taka, taka, taka korzyść z tego systemu. Nie możemy się na tym zatrzymać i nawet na prezentacji, że ktoś będzie w niej klikał. I tutaj zachodziły Ale bardzo czekaj. często. To ja dodam tak, jeszcze miał... rzecz do tego, co powiedziałeś. Prawie zawsze jak ktoś mi pokazuje jakąś funkcję na prezentacji. To się okazuje, że w rzeczywistości ona jednak mimo wszystko działa trochę inaczej, trochę na bardziej płytko. Tak. Trochę tu się zawiesza i tak dalej. Albo trochę w inną stronę jednak niż, niż na tej prezentacji. Albo można ją użyć Dokładnie. jeszcze w innej sytuacji, na przykład czego na prezentacji nie było. Ale jest jeszcze jedna sytuacja, w której. Yy... My oglądamy taką prezentację w odniesieniu do jakichś tak zwanych podstawowych, defaultowych, jak to oni nazywają w tych systemach, procesów. Nie widzimy dokładnie, jakie to będzie, jak to będzie działać w naszym procesie. I w większości partnerów czy producentów jest sytuacja taka, że oni po tej prezentacji udostępniają demo klientom, czyli dostęp do wersji takiej bezpłatnej na 14, 30, czasem nawet dni, bez problemów, ale Brakuje jednego kluczowego działania. Ten klient wejdzie do tego systemu, ten system jest zazwyczaj pusty albo jest wypełniony testowymi danymi, które nijak mają się do mojej firmy, moich procesów, a ja przecież jako właściciel firmy nie jestem specjalistą od wdrożeń i wyboru systemów. Więc wchodzę do tego systemu i nie mam pojęcia, jak mam klikać. Ale żeby odczarować jedną, jedną rzecz, ile Twoim zdaniem zajmuje czasu w typowym systemie CRM z jakiegoś, jakiegoś jednego podstawowego procesu dla klienta? Ile to czasu zajmuje? Od godziny do trzech. To zależy no od systemu. Dlatego, jakby próbuję teraz tym pytaniem odczarować to, co niektórym przyjdzie do głowy, że, że to jest albo niemożliwe, albo nie da się, trzeba wdrożyć, zrobić pełne wdrożenie. I myślę, że w przypadku większości teraz systemów chmurowych da się wygenerować środowisko testowe, w którym spredefiniujemy sobie swój rzeczywisty proces sprzedaży i spróbujemy go przejść, zobaczyć, jak to działa i tak dalej. Ale uważasz, że w ogóle te testy, bo to, to jest chyba Twoje doświadczenie z ostatnich miesięcy, nie? że te testy naprawdę mocno ułatwiają wybór? Na tym te etapie? testy, jeżeli to jest rzeczywiście koncepcja. Ja powiem Ci na przykładzie mojego klienta. Cały dzień warsztatu poświęcony był na przetestowanie z założenia dwóch systemów, natomiast w pierwszej godzinie już zespół powiedział, że ten drugi im nie odpowiada. Poczytali o mhm. tym, chcą testować ten pierwszy. Więc okej, okay, jak najbardziej to przecież jest dla was o to chodziło, żeby też podjąć tą decyzję. Więc im szybciej, tym lepiej więcej czasu mamy na testy tego systemu, który od razu wybrali. Cały dzień testowaliśmy. Były tam predefiniowane procesy, działania podłączony od razu kalendarz. Widzieliśmy jak wygląda model pracy. Naprawdę 8 godzin poszło na te testy, i to nie zawsze musi być 8 godzin, nie w każdej sytuacji, nie zawsze z całym zespołem. Uwaga, to można zaprojektować naprawdę według twojej firmy, twojej sytuacji, tak? Natomiast no tak. uważam, że ustawienie podstawowych kamieni milowych, podłączenie chociaż jednego maila, żeby zobaczyć jak to działa jednego kalendarza, przejście przez ten proces od dodania, pozyskania klienta, numeru telefonu, wysłania maila, przeprowadzenia tej szansy sprzedaży, wygrania tej szansy bądź przegrania, zobaczenia jak to funkcjonuje w tej codzienności i zobaczenia To jest kluczowe. Tak, dokładnie, zobaczenia potem raportów, nie? Co, jakie ja dane mogę stamtąd wyciągnąć, zobaczyć, jak wygląda eksport danych, który w wielu przypadkach dla menadżera bądź dla właściciela będzie ważny, tak? żeby na przykład wyeksportować dane, żeby móc je przekazać do działu księgowego, do działu rozliczeń, do działu logistyki. Tak? Nie zawsze jest tak, że wszystkie działy będą pracować w tym systemie CRM. To też jest specyficzne dla danej firmy. Czasem jest tak, że niektórzy będą mieli do tego dostęp. Czasem jest tak, że po prostu podstawą daną będzie, będzie wyeksportowana podstawowa dana i przekazana w inny sposób do, do innego działu. I to też jest no tak. ok. Nie? To też jest okej. Okay. Tylko trzeba to też zobaczyć, jak to wygląda. I jeżeli taki test zrobimy, to mamy naprawdę dużo większą pewność, że to jest rzeczywiście system dla nas. Tak? I że mhm. rzeczywiście on będzie odpowiadał naszym potrzebom. Ale też bardzo często to podkreślam, że potrzeba, przecież jak doskonale wiemy, wynika z jakiegoś problemu czy wyzwania, więc on mhm. musi być lekarstwem na nasz problem. Nie? To nie jest tak, potrzebujemy system CRM, mamy system CRM. No odpowiada potrzebie, no odpowiada, ale nie wiemy, jaki problem rozwiązuje. Nie? Więc, więc rzeczywiście ten problem, ten problem musi to być, być rzeczywiście, musimy zobaczyć, że ten system rozwiąże ten nasz problem. Ale to teraz patrz w tym, co powiedziałeś, jest bardzo ważny element, nie? bo zazwyczaj próbujemy rozwiązać tylko problem menadżera wel zarządu. Nie? I ten problem zazwyczaj jest sformułowany jako, musimy widzieć, co oni robią, na przykład. Nie? Tak. I teraz. Myślę, że jakaś w ogóle niesamowita większość systemów CRM została wybrana, mając z tyłu głowy tylko ten problem. Nie, że jakby wiesz, nikt nie dokonkretyzował problemów po stronie procesu sprzedaży u handlowców, na przykład, że te Działanie zajmuje dużo czasu, albo że tutaj handlowiec ręcznie musi coś robić, coś wysyłać, a tutaj nie ma danych, więc on musi się przekopywać przez cztery systemy, żeby je pozyskać, i tak dalej. Że nikt nie zdefiniował tych problemów po tak. stronie handlowców, nie? Tak, dokładnie, bo nikt tego warsztatu nie zrobił z tymi handlowcami. Tak jest, no, hmm. no ale jakby wiesz, bo to wynika też z tego, i to też trzeba realnie powiedzieć, Filip, że najczęściej ludzie nie robią tego warsztatu z handlowcami, bo handlowcy są przeciwnikami. Wdrożenia systemu CRM, więc oni sabotują te warsztaty. Zdarzać się to w praktyce? Yy, na szczęście rzadko, naprawdę. Na szczęście Nie wiesz dlaczego, bo, bo do nas się klienci zgłaszają no, tak. świadomie i świadomi to są klienci, jeszcze ci handlowcy często słuchają podcastu i tak dalej, więc może dlatego. Ale, ale myślę, ja że też... wielu klientów może mieć taki problem, żeby ich zaangażować do tego warsztatu. Może mieć problem, ale uwaga, wtedy uważam, że problem leży gdzie indziej. Dokładnie tak. No Tej to, 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 to to, to, to odpowiedzi się spodziewałem, szczerze mówiąc. To tak samo, tak samo wiesz, co jak ja naprawdę, moi klienci pewnie to potwierdzą. Jak będą słuchać tego odcinka, to pewnie będą mówić, tak, mówił o tym. Jeżeli wchodzę do klienta i zaczynamy rozmawiać z semicerem, ja mówię, jeżeli jedynym problemem do rozwiązania jest to, żeby mieć miecz na handlowców i widzieć, co robią, to znaczy, że problem leży całkowicie gdzie indziej. Bo, Kultura bo, organizacyjna i system zarządzania. Tak, dokładnie. I zaufanie w zespole i prowadzenie tego zespołu, to, to, to w takim razie tam leży problem, a nie system CRM tego nie rozwiąże. Bo jeżeli to mają być jedyne, co to ma być... A po wręcz prostu... pogłębi ten problem. O dokładnie, wręcz, wręcz może nawet rozbić ten zespół, nie? Mhm. bo jedyne, jedyne co będzie, to mamy, będziemy mieli bat na handlowców, tak w cudzysłowie mówiąc, no to, 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 to nie jest system CRM i to problem leży całkowicie gdzie indziej i on go na pewno nie rozwiąże. Nie? Mhm. Wtedy bardzo często, wiesz co, zdarza się to, to też miałem taką sytuację u klienta, który mi wyraźnie, bardzo fajnie powiedział, uważam, że ta świadomość była kluczowa do tej zmiany, że mówi wiesz co, mam takie poczucie, że ja mam deklaratywne dane ja mówię, a opowiedz więcej o tym, z czego to wynika. Mówi, wiesz co, bo jest tak, że handlowcy pracują, pracują, pracują cały tydzień, po czym nagle w piątek wszyscy siadają i wypełniają CRM. No tak. I to. Bez, bez szans, byś miał prawdziwe dane. Bez szans. Bez szans zdecydowanie, i to jest coś, co, co, co zawsze podkreślamy klientom. Jeżeli system CRM będzie centrum dowodzenia i centrum pracy handlowca. To masz szansę mieć prawdziwe dane, masz szansę mieć wpływ na procesy. Masz też, ciekawe, co teraz na... powiedziałeś. I nasza organizacja na teraz ma chyba 45 osób około. Każesz, ile osób ma dostęp do naszego systemu CRM? Ej, na, na pewno całe biuro i konsultacje. 27. 27 osób z 45 ma wjazd do systemu CRM. I system CRM jest miejscem, gdzie dyskutujemy i przechowujemy całą tak. logikę punktu styku z klientem całą nie czy to jest w czasie trwania projektu czy w czasie sprzedaży czy w czasie kiedy on dokupuje sobie jakieś szkolenie czy właśnie teraz jest pięknie to zrobione bo czy jeżeli pójdzie do advise'u i do hirewise'u to tam też przechowujemy informacje tak. na ten sam temat w jednym miejscu ze wszystkich spółek i mamy to tak tam mamy wzory pokazuje. umów, to. mamy wzory ofert, jak najbardziej. I teraz, uwaga, powiedziałeś to, co właśnie jest piękne. To jest centrum dowodzenia, czyli nie ma możliwości, żebyś procesował klienta poza systemem CRM, bo nie jesteś w stanie tego zrobić. I to jest klucz. I to nie chodzi o to, że to ma być kajdan, tak, że oj, nie możesz. Chodzi o to, żeby tam były procesy, które są wyzwalane, żeby to ułatwiało pracę handlowcom, żeby to ją przyspieszało, żeby to by, żebyśmy byli w stanie na kanwie tego też podejmować decyzje o zmianach w procesie. Nie? Ale ja na przykład często spotykam się z tym, że wiesz, na przykład w Software house'ach jest taki problem, że jest jakaś GIRA, w której pracują sobie programiści tak. i jest CRM nie? i programiści mówią, że mam. Wiesz, gdzie oni mają to, co, co robią handlowcy, nie? Ale, ale tam to mają generalnie. Nie? I wtedy mamy problem taki, że generalnie coś tam jest w crm ale w crm znajdują się tylko informacje wrzucone przez handlowców w czasie rozmów z klientami. Druga część tych informacji jest w jakiejś diże, to wszystko jest ze sobą niepołączone i nie ma takiego jednoznacznego miejsca, w którym są wszystkie dane na temat klientów i ich punktu styku punktów w styku z naszą firmą, nie? Zdecydowanie tak, powiem więcej. Miałem sytuację i to miałem jakieś konsultacje z taką organizacją, w której był system CRM, była Gira, był system do zarządzania reklamacjami i tiketami, był system marketing automation. Mhm. Czyli mamy, wszystkie, wszystkie tak, mamy wejście, mamy marketing automation, mamy CRM, mamy procesowanie sprzedaży, mamy realizację w Jirze i mamy system tiketowy. No, wygląda genialnie, nie? Tylko żaden no tak. ze sobą nie rozmawiał. Były silosy danych, wszędzie była baza osobna, wszędzie były osobne zdarzenia, czyli handlowcy mający dostęp do systemu CRM i dostający rzekomo dane mailami z innych systemów, nie wiedzieli, co się dzieje z klientem w innych systemach. I teraz padło jedno proste pytanie: jak mierzycie, co się dzieje z klientem? Na co po drugiej stronie była prosta odpowiedź? No, w zasadzie dzisiaj nie mierzymy, bo nie jesteśmy w stanie. No tak. Ale to, jest też, ale to jest też trochę problem takiego często organicznego wzrostu. Nie, że mamy jakąś jedną apkę, która ogarnia jakiś prosty problem, i potem pojawia się kolejny problem, więc robimy kolejną apkę, potem mamy kolejny problem, więc jest jeszcze jedna apka. Tak. Ale to chyba jest naturalny w ogóle Filip we wzroście organizacji, że w pewnym momencie po prostu przychodzi czas na posprzątanie tego bałaganu i tyle. Tak, może to być w niektórych przypadkach naturalne, to prawda, że rzeczywiście, jeżeli się zdarza taka sytuacja, że bardzo szybko rośnie i działy szybko reagują na rozwiązywanie problemu i wyszukują narzędzi, mogą nie podejmować decyzji o rozmowie z innymi działami, tylko po prostu wdrażają. I okej, okay, mm -hmm. fajnie, że to potem można posprzątać. Ważne, żeby była świadomość, że chcemy to posprzątać. Nie? No dobra. Natomiast to... pytanie, ilu takich, którzy nie zdążyli tego posprzątać, wygenerowali sobie dużo droższe problemy. Nie, nie no, to, to na pewno. Ale teraz próbuję. O, o, zrobić... o tym trochę staram się wracać teraz do tematu, nie. Spróbuję zrobić taką paraf droga, parafrazę. Nie? No właśnie, parafrazę tego, co, czego się nauczymy od ciebie dzisiaj. Bo mamy tak, wiemy, że i jeżeli nie mam procesów, nie rozumiem jak pracuję, w jaki sposób to wygląda, to bez sensu, żebym coś wybierał. I tak. jeżeli próbuję rozwiązać problem tylko menadżera, bez sensu, żebym coś wybierał. Jeżeli chcę to sam sobie zmapować, bez handlowców i tak dalej, to bez sensu, żebym szedł dalej, bo popełnię gdzieś tam błąd. No bo zobacz, jak też. A ty jak mi chcesz, teraz nie przekonuję. ja to podsumowuję, dobra? słuchaj. Dobra? Ja już wiem. Tak. Potem, jak już mamy warsztat, to wybieramy system CRM, a dokładnie, że zrobimy shortlistę, i mówisz, że z Twojego doświadczenia bardzo ważnym jest zaimplementować tam choćby proste środowisko testowe i przejść z tym zespołem przez te systemy w środowiskach testowych, sprawdzenie tego. I, i teraz jesteśmy de facto na tym etapie. Co dalej? Jesteśmy na tym etapie, i na tym etapie to już jest ten moment, w którym w końcu musimy dokonać tego wyboru. No, nie? To już. Dobra, no to jest ten system. Nie? Przeszliśmy to środowisko, właśnie testowaliśmy. i powiedzieć z twojego tak, doświadczenia, ile systemów powinienem przetestować w ten sposób? Jeżeli nie mam na przykład twojego doświadczenia odnośnie tego, że ty wiesz, klient ci mówi, i ty widzisz już w głowie dwa CRM, i to rozumiem, znasz ile znasz CRM-ów, tak w miarę dobrze. Wiesz co, na chwilę obecną wdrażam cztery. Jestem w stanie sam wdrażać cztery. Natomiast tak no pod te 8-9, to, to, to tak, to znam. Super. I teraz zakładam, że nie mam Twojej wiedzy, to ile tych systemów powinienem przetestować? Jak daleko powinienem pójść? Jeżeli mamy bardzo dokładnie zweryfikowaną tą sytuację i zrobiliśmy naprawdę rzetelnie warsztat z załogą to trzy systemy na wejściu z zupełności wystarczą. A skąd będę zacząć, wiedział, które systemy zacząć, zacząć rynkowo zacząć spełniają mi te moje wymagania? Yy, warto, no niestety, tu trzeba trochę poświęcić czasu na, na, no tak. na research. Nie? Trzeba trochę, trochę poprzeglądać. Trzeba trochę czasu. polskie, zagraniczne. Rang opisy, strony. Bardzo często tak, że jak wpiszemy system CRM dla X, dla branży, to nam się powyświetlają dane systemy. I tu mm -hmm. trochę, trochę czasu trzeba na to poświęcić. Natomiast jeżeli się umówimy z danymi systemami, to w mojej ocenie dobrym pomysłem jest od razu przesłać im tą naszą listę wymagań na wejście, żeby oni byli w stanie się przygotować też do tej rozmowy na tej podstawie. Tak? A ja I ci Trzymać się jej i trzymać się jej. Ja ci tam jeszcze ten problem. Bo my, my historycznie jako SellWise przestaliśmy wdrażać dwa systemy CRM, dlatego że wsparcie, kontakt po uruchomieniu systemu CRM z danymi producentami jakbym powiedział, że był dramatyczny, to jakbym nic nie powiedział. Jak to sprawdzić na etapie wyboru? Hmm, że kontakt z supportem był dramatyczny, mhm. tak? Tak, i w, mieliśmy masę problemów, tylko nikt nie był w stanie nam ich rozwiązać. I wiesz co? My wdrażamy w zasadzie systemy, które od razu z marszu wiemy, że istnieją kilka lat na rynku, że funkcjonują. No, ale jak klient ja? może to sprawdzić? A, jak klient może to sprawdzić? No, de facto, y, może w testach pisać do supportu. Otóż to. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby wrzucić kilka tak. zgłoszeń w czasie testów. I zobaczyć, jak I zobaczyć, reaguje się producent. Dzieje, tak? tak, to jest bardzo, bardzo ważne. My na przykład mamy, mamy, jakby na pokładzie, i nie będę teraz wymieniał nazw, ale mamy dwa systemy CRM, które są bardzo podobne, ale kiedy klient pyta, który z nich wdrożyć, to zawsze sugerujemy tylko jeden i to tylko z tego powodu. Że w momencie, kiedy wdrażamy system CRM, tych powodów, powodów problemów pojawia się dziesiątki. I jeżeli nie mamy po drugiej stronie partnera, który jest gotowy procesowo nam pomóc w ich rozwiązaniu, to całość wdrożenia przybiera no, znacznie trudniejszy wymiar. Nie? Oczywiście, tak. jeżeli jest firma wdrożeniowa, która robi jakieś wielkie techniczne wdrożenie, i tam ci programiści siedzą i pracują, to zazwyczaj tam jest sprzedawana obsługa powdrożeniowa, oni siedzą i pomagają, ale trzeba pamiętać o dwóch rzeczach. O tym rozróżnieniu, które wprowadziłeś w tym odcinku. Nie? Te wdrożenie techniczne, do tego mam jakiegoś człowieka, programista, który mi zamieni napis na przycisku, który mi przesunie jakiś formularz w inne miejsce, który mi doda jakieś pole, i świetnie. Ale teraz kto mi pomoże procesowo rozwijać ten system CRM? Bo przecież doskonale Filip wiesz, że jak zaczną pracować na crm to za trzy miesiące dane im pokażą, że w dwóch miejscach ten proces jest bez sensu. <grych> proces sprzedaży, że trzeba go pozmieniać, nie? Kto wtedy powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za modyfikowanie tego procesu? I to jest, to jest taki temat, który jest dość trudny, bo niestety większość wdrożeń no kończy się na wdrożeniu technicznym. No? No tak. Czyli fajnie, wiecie już, jak korzystać z systemu, wiemy. Bardzo często jeszcze zauważyłem, że jest sytuacja, że wchodzę do klienta i mówię, a kto wam układał ten proces sprzedaży? No, ten pan, co wdrażał crm -a. I. Ja mówię, no dobra, a jak to układaliście? No on powiedział, że przecież najpierw są kroki analiza potrzeb, potem oferta, potem negocjacje, potem zamknięcie, nie? No I tak mamy ten <noise> tak. proces, nie? Tak jak mówiłeś z tym SAP-em, tak też się raz z tym spotkałem, że został wdrożony system, w którym był zastosowany od razu ten podstawowy proces testowy, który tam był, no bo on jest, on jest fajny. No przecież jest analiza? Jest. Ale odpowiada oferta temu, jest? co robimy. Tak. Jest. jest. Negocjujemy. Oferta są negocjacje, Negocujemy. jest wygrana, przegrana. Nie? Do, 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 tak. Dokładnie tak. I, 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 wtedy, i, I wtedy jest taka sytuacja, że rzeczywiście ten proces nie działa. No i tutaj bardzo ważne jest to, żeby w tym wdrożeniu uczestniczył ktoś, kto odpowiada za szkolenie tej załogi od strony biznesowej, jak oni mają pracować na tym procesie, jak wydobyć z tego systemu korzyści. Tak? Czyli Teraz jeżeli, mam jeszcze jedno pytanie. Śmiało. Od dnia wdrożenia i dnia startu do momentu, kiedy zespół pracuje na systemie CRM w 150%, ile średnio z Twojego doświadczenia mija czasu. To zależy od systemu, od załogi, od procesów, od harmonogramu wdrożenia. Ja jestem fanem tego, żeby zespół jak najszybciej zaczął pracować na systemie, nawet jeżeli jest taka sytuacja w ograniczonej funkcjonalności, bo mhm. też to się czasem zdarza. Natomiast jestem fanem tego. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zakończy się jakby podstawowy etap wdrożenia technicznego, oni zaczynają pracować na systemie. To ja wchodząc na wdrożenie i robiąc wdrożenie całe szkoleniowe i pokazując im, jak ten system użyć, jestem w stanie od razu pracować z nimi na rzeczywistej codzienności, jestem w stanie od razu odpowiedzieć na pytania. To nie jest tak, że nagle zakończyło się wdrożenie, my sobie poszliśmy i oni zaczynają pracę i im się generuje 100 pytań. Mhm. No Tylko tak, oni właśnie. są w stanie na bieżąco, w trakcie ostatniego etapu tych szkoleń i wprowadzania do systemu ceny korzyści, od razu dostawać odpowiedzi na, na powtarzające się pytania, od razu mieć rozwiane różne wątpliwości i od razu wiedzieć, co jak robić. I to no. jest bardzo ważne, żeby w tym wdrożeniu dość szybko zaczęli pracę. Więc teraz jeszcze o tym wdrożeniu tak lekko podsumuję, jeżeli Rozmawiasz z danym producentem czy z danym przedstawicielem systemu o wdrożeniu, to bardzo ważne jest, żeby właśnie dowiedzieć się, kto w jaki sposób będzie wdrażał, czy pomoże z tymi procesami, czy przeszkoli też załogę, jak ten system wykorzystać skutecznie do sprzedaży przez pryzmat korzyści płynących z używania go, a nie tylko klikania w określone miejsca, i czy yy, będzie. Yy, moment, w którym my zaczniemy pracować w systemie, a wy dalej będziecie uczestniczyć w tej przygodzie z nami, czyli to wdrożenie jeszcze będzie trwało, jak my już w tym systemie pracujemy. Tak? Ja myślę, że zbyt wiele systemów w historii było zmienianych dlatego, że ktoś powiedział, że ten system jest jednak nie okay po wdrożeniu, bo de facto nie było tego wdrożenia procesowego, nie? że system tak. sam w sobie jest świetny. Nawet Dynamics myślę, że poprawnie wdrożony może dobrze działać. Uważam, że tak, ale bardzo często jest tak nawet, że my tu, my tu mówimy dość mocno o wdrożeniu, nie? że mówisz, że system był wdrożony i jeden nieprawidłowo, jeden trochę nieprawidłowo, a jeden prawidłowo, ale bardzo często jest sytuacja, w której w ogóle system nie był wdrażany. Ja też się z tym spotykam, że po prostu. Yy, jest system w firmie, a kto ten system wdrażał? No nikt go nie wdrażał. Ja mówię, jak nikt go nie wdrażał? No normalnie. Kupiliśmy, weszliśmy, zainstalowaliśmy wersję testową, zobaczyliśmy, że system jest świetny, zobaczyliśmy, że ma świetne opcje, zobaczyliśmy, że świetnie no tak. wygląda. Handlowcy powiedzieli, że im się bardzo podoba, zaimplementowaliśmy podstawowe dane. Jedna osoba była delegowana do tego, żeby się nauczyć i przeszkolić innych, no i ten system działa. I tu było jedno poważne zagrożenie. Uwaga, ten system naprawdę działał. On działał, on funkcjonował. Ta osoba, która się nauczyła, miała do tego dryk, wyszkoliła załogę, utrzymywała ten system, twardą ręką pilnowała higieny danych w tym systemie. Ale pojawił się innego rodzaju problem. Ta osoba odeszła z pracy. O, nie. I nie było zastępowalności w tym przypadku, bo nikt. Nie brał tego pod uwagę, bo nie A bo są nie, firmą było też, wdrożeniową. Bo nie było też procesu, nie? Nie było procesu, ale też nie są firmą wdrożeniową. No po tak. prostu. Nie? Nikt nie brał tego pod uwagę. I nagle system, no równia pochyła. Nie? Po prostu. W momencie, jak ta osoba odeszła, system zaczął się rozpadać. Jak się zaczął rozpadać, handlowcy przestali korzystać. Jak handlowcy przestali korzystać, rozpadł się proces. Jak rozpadł się proces, menadżer przestał mierzyć. I tak po kolei, po kolei zaczął się rozpadać. To dużo pracy, nie? Filip. Nie mieliśmy kiedy tego robić. Prawda? W piątek, tak. wiesz, próbowaliśmy go wypełniać, ale ja nie pamiętałem, co klient mówił w poniedziałek, więc coś napisałem. No, deklaratywne dane. Po prostu wracamy do tego wątku z deklaratywnymi danymi. Nie? No dobrze, po Filip, prostu. to co? Spróbuj jakoś podsumować ten odcinek. Główne wnioski dla słuchaczy. Podsumowując główne wnioski, zaczynamy od rozpoznania sytuacji. Czy mamy proces? Czy ten proces dzisiaj funkcjonuje? Czy on jest jasno zdefiniowany? I jak wygląda model pracy? Jaki planujemy rozwój choćby na najbliższy rok, półtora? Czy rzeczywiście będziemy dodawać do tego marketing? Czy zostajemy w prospectingu? I czy nasze procesy są długie, czy krótkie? I tu już możemy to w gronie menedżerskim tą pierwszą sytuację rozpoznania mm -hmm. zrobić. Tu nie ma zagrożenia, tak? Po prostu musimy sobie jakieś warunki brzegowe określić. Warto na tym etapie też, czyli z klasycznego trochę banda, tak, kwalifikacje określić, jaki mamy na to budżet, nie? Mm -hmm. kto będzie w tym zakresie podejmował decyzję, czy tylko dyrektor sprzedaży, czy razem z zarządem i w którym momencie. To już możemy sobie wewnętrznie tego banda przecież zrobić, tak? potrzeby tak. już mamy, no ale jaki jest tego timeline? Czy my planujemy, że wdrożymy to za dwa lata, czy chcemy od razu, czy chcemy za pół roku? To też warto, żebyśmy sobie jasno określili. Następnie ten warsztat przedwdrożeniowy. to jest bardzo fajna opcja, żeby naprawdę to dobrze zorganizować ze swoim zespołem i zaangażować w tą zmianę. To pozwoli ci z dużym prawdopodobieństwem uniknąć tego, co powiedziałeś, czyli buntów, tak? Uniknąć tego, że handlowcy będą się bali tej zmiany. Uniknąć tego, że będą bali się, że nagle przyjdą menedżerowie i powiedzą: A teraz będzie CRM, bo chcemy was kontrolować. Tak? Jeżeli weźmiemy i zorganizujemy z nimi ten warsztat, to mamy bardzo duże prawdopodobieństwo tego, że oni poczują, co ten system może zmienić w ich codzienności, bo będą też architektami tego. I jeżeli z tego warsztatu, wynikiem tego warsztatu ma być spis jasno określonych funkcji, które potrzebujemy, ale od strony takiej biznesowej, co my tam dokładnie potrzebujemy, żeby to spełniało nasze cele, żeby ten system nam pomógł, jak on ma nam ułatwić życie. Następnie przechodzimy do kroku trzeciego, czyli Zaczynamy spotkania z partnerami, dostawcami, wyszukujemy tych systemów. Jeżeli już mamy określone jakieś systemy blisko e, tym celom, które mamy do zrealizowania, czyli takie, które rzeczywiście mogą pomóc nam je zrealizować, to sobie spokojnie zaczynamy rozmowy z tymi partnerami i testy. I uwaga, nie dajmy się namówić na to, że podejmujemy decyzję pod kątem albo teraz są rabaty do końca miesiąca. Kupcie teraz, testujcie później, bo będzie taniej. My nie robimy testów, sami sobie przetestujcie. Coś jest w tym momencie nie tak. Uważam, że zawsze osoba od danego partnera czy danego producenta powinna wam pomóc taki test przeprowadzić. I to nie jest tak, że musi z wami spędzać dzień, dwa czy pięć. Broń Boże, niech wam pomoże w godzinę choćby ustawić podstawowe rzeczy. I powiedzieć, jak i pod jakim kątem macie to testować, i na co zwrócić uwagę. Bo ja nawet wchodząc w nowy system, nie mam zielonego pojęcia, jak klikać. Muszę się chwilę mm -hmm. rozpoznać i pouczyć. A jeżeli ty pierwszy raz wybierasz system, to uwierz mi, że w ogóle nie masz pojęcia, jak w nim klikać, jak się po nim poruszać. Nawet jak no ktoś tak. ci zrobi dzień wcześniej godzinną prezentację, to ty ciak ci nie pomoże. Warto, żeby on dołączył, żeby Ci pokazał na co zwrócić uwagę. Bądź bardzo fajnym elementem, widziałem w niektórych systemach, jest, że wysyłają takie fajne, krótkie filmiki, właśnie williardem nagrywane, na co zwrócić uwagę przy procesie sprzedaży. Ważne, żeby one były krótkie, żeby można było szybko się po nich przełączać. To jest, to jest super. Nie? Kolejny y, idziemy w stronę wybraliśmy system, no to teraz co? Tworzymy harmonogram, jak chcemy wdrażać. Uwaga, wybieramy wdrożenie. To jest bardzo ważne. Jeżeli rzeczywiście proponują, zazwyczaj jest tak, że proponują pakiety wdrożeń. Mm. Wdrożenie takie podstawowe, mm. wiecie, ustawimy Wam system i Wy to sobie zrobicie, tak? Jeżeli wchodzą jakieś prace programistyczne, nie? No, jeżeli chodzą prace programistyczne, to jest bardziej, bardziej skomplikowane. Natomiast zostańmy na tym podstawowym, zwinnym wdrożeniu systemu, tak zwanego pudełkowego, ze zmianami, które ewentualnie no-code można zrobić, czy samemu dodać sobie mhm. pola, przesunąć formularze i takie rzeczy. Tak? To ważne, żeby to wdrożenie poza technicznym było też szkoleniowe, żeby przed ktoś, kto naprawdę pracował na procesach w tym systemie, kto wykorzystywał ten system do sprzedaży, kto nam powie, jak te funkcje poprowadzić, żeby to nam dało korzyści. Po prostu. I kiedy my zaczynamy pracę w tym systemie? czy dopiero na koniec, jak wy sobie już wyjdziecie, a wtedy nam się generuje 100 pytań, czy zaczynamy pracę gdzieś w środku i jesteście w stanie nam na tym wdrożeniu na te pytania odpowiadać. I to, co mówiłeś, bardzo fajne o tym reagowaniu, reagowaniu na zgłoszenia. Jak będziemy tak. robić te testy, to warto zgłosić dwie, trzy rzeczy, żeby zobaczyć, jak ten czat czy ten mail boku reaguje, tak? jak ten support działa z nami, czy rozwiązuje nasze problemy, czy tylko odpowiada na pytania, a może w ogóle nie podejmuje żadnych działań, bo to też nam zapala rezerwę w tym momencie. Nie? Dlatego my testujemy dalej, ten punkt nie, w rankingu. Tam jest wierszyk, tak. jest czas reakcji, bo się okazało, że to jest po prostu ważny element. Powiedz I... mi Filip, ile ty systemów cer pomogłeś wdrożyć w ostatnich latach? Wiesz co, nic tego nie liczyłem. Ale Rzecz, dużo, tak. nie? Ale dużo. Teraz tak. ja powiedz Ale mi, jeżeli... Kto, Teraz któryś... na, bieżąco, na bieżąco wdrażam, słuchaj, o 8. Okej, okay. teraz. W tej chwili. Że akurat trzy systemy, ale ośmiu klientów. No tak. Jeżeli jakiś słuchacz ma takie poczucie, że chciałby poprosić Ciebie albo kogoś z twojego teamu o pomoc, to jak się z tobą najlepiej skontaktować? Na naszej stronie SellWise jest bezpłatna konsultacja. Pięknie, bo tam jest proces i to się automatycznie cały pojawia proces, w CRM. Tak. Jest, tak, Bezpłatna no konsultacja, automatycznie te dane trafiają do CRM-a, są podejmowane i rusza cały proces w naszym centrum dowodzenia. Właśnie o to chodzi. No że ten system wchodzenia przez bezpłatną konsultację nie pozwala o mnie I tu nie chodzi o to, że to jest zmuszenie. Chodzi o to, że to jest proces, który pozwala rzeczywiście podejmować potem jakiekolwiek zmiany w procesach, nie? no bo mamy prawdziwe dane. To jest bardzo no ważne. Dobrze. Filipie, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo być super. może, bo zróbmy takie zobowiązanie, że jak słuchacze nam wyślą bardzo dużo pytań po tym odcinku na naszej grupie na Facebooku Nowoczesna sprzedaż i Marketing w B2B to wtedy zbierzemy te pytania i nagramy drugi odcinek co ty na to. Z wielką przyjemnością z wielką przyjemnością, więc pytajcie śmiało co tylko się jak, jaka tylko wątpliwość, jakkolwiek się pojawi, to śmiało zadawajcie pytania bardzo chętnie to zrobimy. Super, wielkie dzięki Filip za rozmowę, do usłyszenia, cześć dzięki, do usłyszenia, cześć Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie rozmowy z Filipem. Eee, tak naprawdę w dzisiejszym podsumowaniu nie mam dla Was zbyt wielu informacji, więc od razu przejdę do tego, kogo aktualnie szukamy do firm naszych klientów. I szukamy m.in. menadżera działu Lead Generation dla producenta oświetlenia LED do pracy zdalnej, kierownika do spraw sprzedaży dla platformy e-commerce z Wrocławia. Dyrektora sprzedaży zagranicznej dla zagranicznej drukarni tekstylnej to praca zdalna lub zbiura w Poznaniu, marketing menadżera dla kilku linii biznesowych, marketing B2C i B2B do pracy zdalnej oraz dyrektora sprzedaży dla dystrybutora akcesoriów dziecięcych z Kołobrzegu. I e, oprócz tych ogłoszeń, mamy ich ostatnio naprawdę bardzo dużo i wszystkie są niezwykle ciekawe. E, w każdym z nich są zweryfikowane rynkowe widełki dla kandydata, jest zweryfikowana też sensowność pracy na danym stanowisku w danej firmie, więc ryzyko tego, że będzie to dziwna, nieudana rekrutacja dla kandydatów jest bardzo niskie. Ogłoszenia znajdziecie zawsze na selfies.pl łamane na. Praca. A jeżeli wy, drodzy pracodawcy, szukacie kandydatów takich, którzy na co dzień się samodzielnie edukują i słuchają podcastów takich jak NSM, to koniecznie zgłoś się do nas. Być może będziemy w stanie znaleźć dla ciebie nowego, bardzo wartościowego członka zespołu. I to tyle w dzisiejszym podsumowaniu. Szanowni Wam dziękuję za wysłuchanie 148 odcinka podcastu NSM i do usłyszenia za tydzień. Cześć!